Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj T-Volt. Witam was w kolejnym odcinku Life is Strange. Słuchajcie, jestem świadom faktu, że pod koniec ostatniego odcinka troszeczkę zraszowałem. Nie przeglądałem wszystkiego, co dokładnie mogłem przeglądać wewnątrz Akademika. Niestety gra nie pozwala mi do niego wrócić. Mogłem tam zrobić dwie rzeczy, których nie zrobiłem, a o których powiedzieliście mi w komentarzach. To znaczy w pokoju Victorii, tej głupiej suki, mogłem ułożyć zdjęcia na kształt faka i pewnie chyba jeszcze zrobić temu zdjęcia. A w pokoju tej drugiej laski, Dejny, przeglądając rzeczy u niej mógłbym znaleźć test ciążowy i dowiedzieć się o chyba aborcji jej dziecka. A więc cóż, no mówię wam o tym teraz, a od tej pory postaram się przeglądać trochę więcej rzeczy, ponieważ jeszcze troszeczkę tego epizodu nam chyba zostało. Ale takich może rzeczy, które mają szansę mieć jakieś większe znaczenie. Chodźmy do głównego kampusu. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Czego chce kurwa ten strażnik? You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Cóż to ma znaczyć? Ja pierniczę. O co chodzi? Zrobiłem na razie zdjęcie, zaraz zobaczymy, czy to była sensowna decyzja. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Z jednej strony właśnie mógłbym jej pomóc i zyskać jej jakby ten. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Też tak myślę, że mogę spróbować jakoś zainterweniować tam. No, spróbujmy. Go to main campus. Skipnijmy to i tym razem zainterweniujmy. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. Nie wygląda, jakby odwalał swoją robotę. I will remember this conversation. Ja w dupie cię mam, wiesz? Ale o chuj mu chodzi, to jest dobre pytanie. Co ona takiego mogła złego zrobić? Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. A, może uznanie tej laski będzie lepsze niż ten. I felt like an everyday hero helping Kate, but now officer David... David Dickhead is after me. Aj, tam trudno, trudno. Zobaczymy, czy dam radę tutaj zrobić jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy gra mi pozwoli. Ale jest ta laska, która dronem lata. Czy może ona automatycznie pójdzie na ten pierdolony parking automatycznie? No god damn it. Ja chciałem... Napisaliście mi też, że jeżeli pogrzebię w plecaku tej laski od drona, to będę mógł dowiedzieć się, jaki to jest model, tam wiecie, przyszpanić przed nią i sobie tym dronem polatać, ale... No cóż, już trudno. Tam widzę, jest chyba ten ziomuś. Can't stand to see people being bullied. Cars równa się death. Tak jest. Mam też zepsuty rower, owinięty papierem. Tam, może jakiś ten, wiecie, otrzęsiny. To wygląda dziwnie. Kurwa gościu. Ja jebie. Gościu zajął dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Kurwa dwa. Duszpak level awesome. Juliet? A to ta sprzed drzwi. How are you doing? Oh, hey Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Bądźmy najlepszym przyjacielem dla każdej osoby tutaj w okolicy, co wy na to? To jest chyba dobry plan. Wszędzie są plakaty tej zaginionej laski. Ja myślę, że to będzie też dość ważne. Siema, Warren. Chcesz się ruchać? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren.
But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. I don't want to talk about it. Jeez, you're a little miss sensitive today. I wouldn't push your luck, Warren. Not in the mood today. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. No fucking way will I watch that. My mind is twisted enough. I laughed my ass off. So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody, just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Nie wiem, czy to dobry pomysł mówić mu o tym. Go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jeffersons photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal, now. Answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know the Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. I could call the police. Do it! The Prescotts own the pigs here. Get away from her, dude! Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, that! Or that whore right in the bathroom! A, drapnęliśmy go! A ten to kto? To ten gościu w tym traku. Max? A to ta laska. No way. You again. Go! Go! I got this! Co się kurwa dzieje? Ja pierdzielę, walka, walka, je, je. Co za rozpuszczony skurwibąk! No ale laska zaparkowała na dwóch miejscach, no dla niepełnosprawnych, tak więc jest głupia. Man, Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the. Czyli znaliśmy tą laskę wcześniej. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? Hopefully nothing after today. So, how do you know Nathan? He's just another Arcadia asshole. Your friend really took a beatdown for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? Okej, czyli wyjechaliśmy i tu wróciliśmy. I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Black. Przełączyłem Skype'a na nie przeszkadzać dalej plumka. Ja jebie, no kurwa mać, nie plumkaj jebany Skype'ie, wyciszyłem cię. Only for Mark Jefferson. He was a pretty famous photographer in the 90s. I've always loved his work. It was the can't do teach. I'm glad you found a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No,
You were happy to wait 5 years without a call or even a text. I'm sorry. Kurwa! Things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. O, koleżanka jest zła, że o niej zapomnieliśmy. Uratowaliśmy jej dzisiaj życie, więc what the fuck? Broken? Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload. Kurwa mać w Skype'ie. I need very specific tiny tools. Nerd alert. My stepdad has a fully stocked garage, and he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. W którymś z późniejszych epizodów na stówę się zemścimy za to, jak zaparkowałam. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Widzę trochę alternatywna wersja znanego powiedzenia home, sweet home. Herbatka. Dobra, Hanta się już chyba uspokoił, nie spami na Skype'ie. God damn it. My room looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Tyle rzeczy do obczajenia. Medicate? Co ty tam kurwa robisz? Aha, jara fajkę. No dobra, co my tutaj mamy? TV. Hey, that TV used to be in the living room. A czyli dobrze się znały. Look at that. Chloe and her dad were so close. Czyli jej ojciec albo od nich odszedł, albo zmarł. O, miała kotka! Miau, miau! Damn, Chloe does need a lot of money to get out of Arcadia. Aha, koszt naprawy samochodu, co? Nie, 1159 dolarów. 3006 dolarów, dobrze widzę. No, za naprawianie, kurde, samochodu. Masakra. Włączmy prąd. Jej. Aha, takim sposobem włączę muzykę. No dobra. Poster. I'm not into them. Too pretentious. Aha, czyli my jesteśmy takim kurwa hipsterem. Now, let's see what kind of music Chloe is into these days. Przeszkajmy wszystko, co ma w pokoju. O, she tak, pobawmy się happy. Jej laptopem. O, no, zdecydowanie super happy. O, zdecydowanie. So it was Chloe who printed all those flyers. Aha, czyli to nasza niebiesko-oka, niebiesko-włosa koleżanka wydrukowała plakaty. Przeszukajmy biurko. Junk swallowed her desks. Czy co, na laptopie znajdziemy, jakiej muzyki szuka? Nie, tutaj tylko zdjęcia. Dobra, dobra, nie musisz tego powtarzać. Trash can, co tam ma w śmietniku? Tak, pogrzebmy sobie. Chloe wouldn't pay her parking tickets. She does love trouble. Aha, dobra, czyli ma nieopłacone te mandaty za parking. Wyjebane do śmietnika. Genialny pomysł. Co masz pod łóżkiem? Prezerwatywy. No dobra. Mamy już co jej puścić. Co poza tym? Chyba jakaś jej koleżanka chyba ta, która zaginęła. Aha, no, zdecydowanie. Hey, give me that! Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Chyba pociągnęliśmy za jakiś taki delikatny coś. That's Rachel Amber. Her missing person posters are all over Blackwell. Yeah, I put them up. She was my angel.
After my dad died and you moved. Czyli ojciec zmarł. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. But you had Rachel. Rachel had my back. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks, your mom, try to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? No, zdecydowanie poruszyliśmy dość delikatny dla niej temat, myślę. No ale cóż, bywa, no kurwa, nie chciałem, nie? Suitcase. Aha. Junk in this suitcase. No dobra, czyli laska chleje, pali. Chloe was always taller than me. We made her dad keep track of her height. Przeszukajmy jeszcze szufladę. Majteczki. I barely recognized her. Aha, czyli się jej trochę popierdoliło w główce. Oh, this is a flashback to youth. Our super secret closet lair. Co tutaj jeszcze mamy? This postcard is from Rachel Amber. No dobra, wysłała Rachel tego. Pocztówka, ale czy to już po zaginięciu? Aha, w torbie trzyma brudne rzeczy do prania, co? Kolejnego boksa mamy. Jej, przeszukajmy wszystko w pizdu. Dude, you broke my glass snowdo. Thanks. O Jezus Mary, dobra, to cofnijmy to w takim razie. Nie rozbijajmy tego może. Jezus Maria, za mało cofnąłem. To może cofnę lewym bumperem, będzie prościej. Ha, cofnąłem czas, a ona... Old cardboard boxes. Dobra, czyli tego nie ma co ściągać, ale zobaczmy jedną rzecz. Przewijmy to. I czy tutaj będzie cokolwiek interesującego? Aha. Dobra, czyli rozwalając to, dowiedzieliśmy się, że została wypieprzona ze szkoły. Ale mogę to cofnąć i w sumie nic nie jest zniszczone, ja nadal wiem, że ją wypieprzyli. We had such a blast drawing these together. Aha, dobra, czyli sobie rysowały. Nie wiem, czy jest tutaj cokolwiek jeszcze w tym pokoju, co mogę obczaić. Tak mi się wydaje, że nie. No, ale mogę teraz puścić to CD. Zapewne jej to przypomni Amber, jako że było w jakiejś chyba takiej skrzyneczce pamiątek po nich. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Blaze it, faggot! Aha, czyli pewnie zielsko jara, co? Can you let me chillax for a bit? Alone? The tools are... No dobra, dobra, okej, okay. Jak mnie tak nie lubisz, to spierdalam. No, już nie musimy dalej kontynuować tej dyskusji. Dobra, co my teraz? Przeszukajmy jej dom. Łazienka. Wow, dark. I cannot see anything. No tak, jest światło. This is definitely Joyce's makeup. Chloe wouldn't use animal products. Aha, okej. Okay. Jaka fajna muzyka. Chloe isn't taking these pills. Na co to jest? Fluoxetin tablets. Nie wiem na co to ma być. Gra mi tego nie mówi. Musiałbym sam wiedzieć.
I like Chloe's new hair color. She's the opposite of shy. Dobra, farba niebieska do włosów. Strasznie fajna muzyka. Obawiam się, że YouTube to zablokuje, ale chyba będę miała to wyjebane. Jebać reklamy na filmie, za bardzo to tutaj pasuje. You can't go home again, said Thomas Wolfe. But here I am. A to co? Kolejny pokój do przejebania się. Wow. O, Jezus Maria. Nie no, musimy uratować tego ptaszka, nie ma bata. Wycofajmy co nieco czas i otwórzmy okno. Jej, na styk. Uratowałem ptaśka. Mogę mu zdjęcie cyknąć na przykład? Pewnie mogę. No. Jej. Fly, be free. Fuck yeah, ożywiłem ptaka. Poniekąd. The prices are late on their bills. Aha, czyli nie dość, że ona wydaje masę tego na masę pieniędzy na naprawę samochodu, to jeszcze z rachunkami są do tyłu. Chloe's stepdad might not be a douchebag after all. O, jej ojcem jest ten kurwa strażnik ze szkoły, dobrze poznaje, czy może się mylę? Świetnie, zapaliłem lampę, zajebiście. Co znajdę w szafie? Joyce still works at the diner. Is her husband a cop? Poor Chloe. Może to jest ten ochroniarz ze szkoły, no. Gorzej, bo ja mu się teraz trochę ten. Oh my. Chloe made this for Joyce on Mother's Day years ago. I see why she would keep it. Act, yeah. React or Die, a 21st century survival guide. Jeżeli ten gościu to jest... Apocalypse self-help. Jeżeli ten strażnik to jest jej ojciec, to jak on tu wróci do domu i nas spotka, to raczej nas nie polubi. David Madsen. Może się skapniemy w końcu, że ten ojciec to ten strażnik, tak sami z siebie. Nie jestem pewien. Coś tutaj jeszcze? Jest. Przeszukujemy jej kurwa dom, no trochę niemiłe. Joyce has a little shrine to William. Her new husband may not be such a douche. Zaczynam się smutny robić normalnie przez tą muzykę. Joyce always loved her mail order catalogs of useless crap. Joyce to jest matka zapewne. Nie widzę innej opcji, czy miałby być ten pokój? Dobra, złazimy na dół, tutaj już nic nie ma. Go downstairs. Doesn't look like the Price family is rolling in dough these days. Aha, dobra, czyli za późno płacą wszystkie chyba możliwe rachunki, jakie tylko się da. Okay. Now this is the Chloe I remember. Always smiling and laughing. Not so much anymore. No trochę zmieniła stylówę, to pewne. Dostaliśmy za to z SMS-a. Przepraszam. Dobra, to nam podziękowała za pomoc. Naprawdę myślę, że ten ojciec to może być ten strażnik. Co tam w telewizji? Ta jakość. Dobra, nie ma co tego trzymać włączonego chyba. Zdjątka. Joyce still works at Two Wells Diner. Best damn burgers in Arcadia. I better get one soon. Lista chyba zakupów. Jaki zajebista muzyka jest, le, podoba mi się. Tak, wiem, jestem pedałem. Yum, that looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Mhm. Mogę zapewne wyjść sobie na zewnątrz. Chyba. Tak, znajdę tutaj coś ciekawego. Wybaczcie, jeżeli wam się nie podoba to, że tak zwiedzam, to też macie problem. William used to grill awesome burgers for us. I wonder if he was the last one to use this. Grób tutaj jest. O, jakiś piesek. A nie, kotek. O, właśnie, przejechał samochód kota. I to jest z tego powodu nie wypuszczę moich kotów na zewnątrz. Nigdy. Biorę je za to na spacery. Aha. Dobra, jeszcze jakieś pamiątki z przeszłości tutaj znajdziemy. Huśtawka. Możemy się nawet pochusiać. What do you truly want to do when you grow up? Max, I'm already grown up. What about you? Travel. That would be awesome. Explore the world, go far from here. Far from me? Thanks a lot, dude. Dude, you would totally come with me. I need a bodyguard for our adventures.
I would be like Lara Croft, except real. That would be majorly cool. Totally. We'd have cars and boats and planes all over for instant escape. And no adults could tell us what to do. Count me in. What would you do while I was bodyguarding you? Maybe take pictures of our adventures. I would love to be a photographer. As if I ever could be. What are you talking about? Max, you are a photographer. Your pictures could be in a museum. Someday they will. I believe in you. Ach, te wspaniałe wspominki i fakt, że jak miała tam te 13-14 lat, to miała dokładnie taki sam głos jak teraz. Dobra, no czyli wiemy, że one były zajebistymi przyjaciółkami, wiecie, o, gotowe szturmować cały świat, tirarira, jakie to my nie jesteśmy wspaniałe. Mogę przeglądać, nie wiem, jeszcze śmieci. A, chyba już nie ma nic ciekawego tutaj. Wejdźmy z powrotem i pobuszujmy jeszcze tutaj. Kuchnię w miarę przejrzałem, zobaczmy, czy tutaj jest coś ciekawego. Plama! Nie. Chloe and I knocked over Joyce's wine bottle and we scrubbed forever, but it never came out. We got so busted. Aha, usiądę na kanapie i co mi to da? Kolejne wspomnienia to przywoła? Hold on, and I'm not chicken. Prove it. You drink first, Max. No way. It was your idea, Chloe. Whatever. A, szalone przygody z alkoholem. Well, tasty. Very tasty. Here, I want a sip. Sorry, this is not for kids. Don't be greedy. Give me some. Oh shit, the carpet! There's wine all over. What do we do now? My parents are coming. Cover it up. Ah, piły winko i oblały dywan. Wszystko jasne, wszystko wiem. Nawet mocy do tego kurna nie potrzebowałem. Dobra, tu mamy chyba... No, tam jest jakiś taki pseudogarasz, tam chyba te znajdę te narzędzia, których potrzebuję. Odsłuchajmy wiadomości, jasne. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. O, ojciec się, znaczy... Boże, jak się mówiło? Nie zastępczy, tylko ojciec... Nie wiem, kurwa. Nope. Someone locked it from the other side. Aha, popatrzyła na drzwi i już wie, że są zamknięte. I haven't seen this place in 5 years. I should be able to find the tools I need here. Dobra, przeszukajmy szuflady zatem. Chloe's stepdad is head of security at Blackwell. A, no właśnie, mówiłem. He wants to put surveillance cameras all over the school? How paranoid can you get? A właśnie, ja po prostu wiem, że on wróci do chaty i będzie spina między Max a nim. Chloe's stepdad is a veteran and a security guard? He must really hate her. Cóż, co zrobisz, no? Wow! Dobra, może lepiej nie. Gościu dobrze strzela. No, a jakby miał do mnie napierdalać, to szanse chyba miałbym niewielkie. Telewizor. O. Co tutaj takiego ciekawego jest? Mapa jest. Wowzer, a map of Blackwell Academy. I wonder why. Aha, rozkład kamer, co? Tak, co będzie miała konsekwencje? Boję się jakie. Chloe's stepdad actually installed cameras in the rooms? For reals? This guy has serious trust issues. Do Chloe and Joyce even know about this? Ciekawe jestem, czy gość ma kamerkę w pokoju Chloe. To jest pokój matki? Korytarz? Garaż? Salon, ale czy jest pokój Chloe? Nie, chyba nie ma. Zresztą, podglądanie swojej córki, no to powiem wam, niemiło. Zamknijmy to. Chyba że się skapnie, że to normalnie otwierałem i się wkurwi, a pewnie się wkurwi. Tutaj powinniśmy znaleźć, a nie. Aha, dobra. Małych narzędzi potrzebuję. A co na laptopie znajdę? Like it would help me find tools anyway.